Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, po nieco dłuższej przerwie spowodowanej sesją. Tak, jestem studentem i jak każdy student muszę jakoś ten okres przetrwać. A moim sposobem na naukę jest właśnie odcięcie się od jakichkolwiek mediów społecznościowych, bo niestety jak już siądę do laptopa... Ale dzisiaj postanowiłam zrobić sobie małą przerwę, więc żeby Was już dłużej nie zanudzać, to od razu powiem Wam, że w dzisiejszym filmie zajmiemy się recenzowaniem albumu, który miał swoją premierę podczas konwencji tatuażu Tattoo Fest w Krakowie. Zanim jednak przejdę do oceny i powiem Wam, czy warto sobie taką oto pokaźną książkę zakupić. Widzicie, nawet nie mieści mi się cała w kadrze, przynajmniej nie w takim, w jakim go dziś ustawiłam. Więc zanim powiem Wam, czy warto ją kupić, to oczywiście parę słów wstępu na temat samej koncepcji. Sama pomysłodawczyni tej koncepcji, Dominika Mika, wspomina we wstępie, że pomysł na ten projekt stworzył się z potrzeby stworzenia czegoś specjalnie na Dzień Kobiet. Czegoś, co podkreślałoby, że w zdominowanej niegdyś przez mężczyzn branży kobiety również mają swoje miejsce, doskonale się w nim odnajdują i odnoszą naprawdę znaczące sukcesy. Hasło Girls Power wyraźnie przyświecało twórcom tego albumu, bo musicie wiedzieć, że nie jest to taka zwykła 160-stronicowa książeczka. Dodatkowo w środku możecie znaleźć wywiady z każdą z artystek, która zdecydowała się wziąć udział w tym projekcie. Dzięki temu mamy możliwość nie tylko zapoznania się z aspektem wizualnym pracy tatuatora, bo często to, co widać, tak naprawdę jest okupione godzinami ciężkiej pracy, walką z jakimiś stereotypami, negatywnymi komentarzami czy hejtem. Odnalezienie się w tym zawodzie nie jest takie proste, jak może się niektórym wydawać, a fakt, że jesteś kobietą, może Ci wcale tego nie ułatwiać. I muszę przyznać szczerze, że mnie ta forma osobiście bardzo się podoba, bo te mini wywiady wspaniale nakreślają sylwetki tych 25 artystek, a informacje dodatkowe o stażu, miejscu pracy czy nawet właśnie preferowanym stylu pozwalają pasjonatom tatuażu odnaleźć właściwą osobę do wykonania ich wymarzonego wzoru. Jeśli chodzi o aspekt techniczny i o samo wydanie, to z tego co słyszałam, Intromax, czyli krakowska drukarnia, która zdecydowała się podjąć tego przedsięwzięcia, ma dość dobre opinie. I ja się również pod tym podpisuję, nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń co do jakości papieru, na jakim zostały wydane te zdjęcia, chociaż warto podkreślić, i myślę, że część z Was też to zainteresuje, że nie jest to taki typowy papier fotograficzny. Może Wam się w tej chwili zapalić taka czerwona lampka i pomyślicie sobie, no halo, ale przecież przez to kolory i zdjęcia będą niewyraźne i blade, a przecież chodzi o jak najwierniejsze przedstawienie zarówno samych artystek, jak i ich prac. Ale spokojnie, sama sobie przejrzałam ten album i śpieszę z wyjaśnieniem, że tam, gdzie kolor ma być widać, jest on wystarczająco nasycony, a całość utrzymana jest w takiej spokojnej, stonowanej konwencji, więc ten dobór papieru był tutaj celowy. No i bądźmy też szczerzy, taki papier jest tańszy niż papier fotograficzny, więc jeżeli chcecie kupić sobie album za 40 zł, no to nie możecie tutaj oczekiwać, wiecie, takiej bardzo wysokiej jakości, bo nikt Wam w takiej cenie albumu nie sprzeda. Sesje, których twórcą był Jacek Kłosowski, wykonywane były w naprawdę różnych warunkach oświetleniowych, w różnych scenariach, jednak wszystko jest tutaj spójne, łączy się ze sobą i po prostu nie razi w oczy, więc ten aspekt wizualny naprawdę dopracowany jest na bardzo wysokim poziomie. Mam jednak kilka uwag co do samego rozmieszczenia zdjęć, ponieważ czasami przechodzą one przez łączenie albumu, przez łączenie, tak jak jest w książce, czego moim zdaniem można by było uniknąć. No to nadszedł czas na
komentarz odnośnie doboru modelek, a zarazem artystek biorących udział w tym projekcie. Większość z nich znam i śledzę na bieżąco ich poczynania, ich osiągnięcia, profile w mediach społecznościowych. Więc wiecie, no też nie ma się co oszukiwać, jeżeli podejmuje się współpracę z ludźmi do takiego projektu, to wiadomo, że wykorzysta się rozpoznawalne twarze. Nie chcę mówić tutaj o wielkich nieobecnych, ponieważ utalentowanych tatuatorek w Polsce mamy naprawdę bardzo wiele i nie wiem, ile stron musiałby mieć ten album, żeby w tej formie przedstawić je wszystkie. Poza tym wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś tam swoje preferencje, swoich ulubieńców czy idoli. Każdy z nas też szuka czegoś innego w sztuce tatuażu. Podobają się nam różne style, a rzekomo o gustach się nie dyskutuje. Tak więc podsumowując, czy album wart jest swojej ceny i czy polecam Wam go kupić? Jak najbardziej. Za cenę 40 zł dostajecie naprawdę porządnie wykonaną 160-stronicową książkę, która mogłaby co prawda być w twardej oprawie, ale nie czepiajmy się już szczegółów. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do odwiedzenia moich pozostałych mediów społecznościowych. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie na dole. Więc cóż, do zobaczenia. Buziaczki, pa pa!